Taki to mała piłka jest trudna, ale poczekaj, pinch jakiś? Nie, no nie gadaj! RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Tuni. Siemanko. A dzisiaj wam udowodnimy, że rozmiar ma znaczenie, ponieważ gramy sobie mapkę z różnymi bramkami. No i jak widzicie, nad bramkami są takie cyfry. Te cyfry to ilość punktów, które zdobędziemy właśnie za trafienie w daną bramkę. Są też trzy różne rodzaje piłek, to znaczy trzy różne tak jakby wielkości. I na przykład jak będzie duża piłka, to ta bramka będzie nieaktywna, ponieważ piłka się tam zwyczajnie nie zmieści. Jak zobaczycie, po strzelnie bramki automatycznie zaliczone jest 5 punktów. A już nie przedłużam, resetuję meczek i zaczynamy. No i dobra, teraz na sam start wylosowało już dużą piłkę. No ale chyba każdy wie, o co chodzi. Po prostu taki fajny trybik, też tutaj od razu powiem. Nie no, serio, to od razu wejdzie? Ja ogólnie myślałem, że to będzie tak, że ona będzie od najmniejszej do największej, ale to chyba jednak... Nie jest tak, to chyba losowo, co? No daję. Chyba losowa kolejność. I generalnie tutaj chciałem powiedzieć, że ostatnio też mam nadzieję, że się pojawił materiał z właśnie warsztatu Tuniego, z innej mapki i oczywiście zapraszam tam również, żeby zobaczyć. No i dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu mapek, ty małopiłkowy gościu. No i od razu tutaj to jest zdradzę. O ty, kurde, ej, stresująca jest ta mała piłka. I od razu tutaj zdradzę, że... Kurde, pincza chciałem zrobić, ale schiza jest w tym. Co miałem powiedzieć? A, że pewnie później zagramy tryb Boomer Ball, może jeszcze jakiegoś Rambla, nie wiem. Zagramy pewnie trzy spotkania w tym odcinku, tak obstawiam. Rumble. No? Rumble na tym trybie mógłby być naprawdę ciekawy i w sumie nie wiem, jakby to wyszło. No, też nie wiem, ale strzelę za jeden punkt, bo jestem bałwanem. O kurde. No, 3-1, mimo że po jednej bramce. Ale jak widzimy, rozbiór... No dobra, nie będę tylko powtarzał. Cały czas. To jest zaznaczenie. Oj tak, to tak przyśpiewka, jak w tych takich teleturniejach powinno być. Dobra, teraz widzę, że jest normalna piłka, także można ładować za 4. Tylko czy Tuni trafi? Proszę cię, Tuni trafi w jednym zdaniu. Disowanie dzisiaj będzie na odcinku. Wydaje mi się, że tutaj byłoby lepiej właśnie wy 4 osoby jakieś, bo tam opowiedna stydna dosyć spora. Nie no, mi się tam podoba 1v1, w sensie jest taka fajna. Więcej ekranu mamy przy mnie. Ale... No, jest git. Ale na dwójkę... Flip reset? Też byłoby git. Cześć, to już wszystkie były piłki, dobra, czas na dribla. Okej, okay, co, resecik? Nie! To jest moja trójka! Czemu to jest za 3 w ogóle? A tam to jest za 5 aż. O, to, o Boże, piłkę i trafiłem. Dobra? Dobra. Ej, boomer ball? Jak będzie boomer ball z tą wielką piłką, to też będzie śmiesznie. Proszę? No nie, no co tak to za skam? Podoba mi się to. A mi nie, ale teraz mi się może zacząć podobać. Nawet bardzo. Ale to kurde, aż 3 gole za coś takiego? Ty nie narzekaj, bo na samym początku tak samo strzeliłeś. Teraz masz 5 za najmniejszą, a 1 tylko za... O, dobra, chyba będzie 1. Chyba, że coś się stanie, nieoczekiwanego. Aha, jak to się stało? Dobra, przynajmniej teraz jest szansa, żeby strzelić za 1. Co, ale za 5? No, wielka szansa. Za 1. Au! No nie, chciałem przymierzyć! Najgorsze jest to, jakbym celował do 1, to bym mógł od razu, ale chciałem przymierzyć do tej 5, bo ta 1 to jest taka lipna, muszę przyznać. Co mi tu? Wypadł mi z tym. Ty, mało... O, nie, jest. Nie, toksik. A tam toksik od razu. Ja sobie tak taktycznie zrobiłem, że najpierw poleciałem w prawo, myślałem, że właśnie będziesz chciał tam w prawo bronić i sobie właśnie do tej... Brameczki za 5 strzelić. A tu wchodzi! O, ja tak. Totalnie zapomniałem, że tu są inne bramki. Nie jestem, stoję nad tą bramką na backboardzie i patrzę. Tylko jedno w głowie. Że nie ma szans, żeby strzelił. Tylko jedno w głowie. A i w ogóle śmieszne jest to taka pogoda za tym. W sensie to takie jakby. To jest chyba zrobione na bazie tego. Jak się nazywa to malowanie, bo zapomniałem. Interstellar? Tak, no, na bazie Interstellara? Nie wiem, nie zdziwiłbym się, jakby ta teksturka była dokładnie użyta. Ale sfejkowany. Gdzie lecisz, bracie? Zabolało mnie to strasznie. Już nie chciałem mówić. O, na szczęście ja to powiem i pokażę na replayu. żeby nikomu nie umknęło. W ogóle, jakbyś miał oceniać, to który rozmiar piłki jest twoim ulubionym? Ja uważam, że małe jest piękne. Ja generalnie jestem fanem standardu. Nie, dobra, już nie żartuję, ale chyba tą najmniejszą się najfajniej gra. Nie, no kurde, nie mogę tu trafić. Nie, czekaj, bo to jest taka dziwa. Najśmieszniejsze jest przy tej piłce, że ma taki mały celownik pod nią. W sensie, że to jest takie małe, tak jakby znacznik piłki pod spodem. Co? Co ty kombinujesz? O kurde, zapomniałem, że tym tak łatwo wybić.
No i tracimy, jest, lipa. Nie wiem, dlaczego zakładałem, że możesz ten, nie trafić w to. Jak to jest takie ogromne. Jeszcze ze Spidermana wyleciałem. No, prawdziwy Spiderman. Byłeś w kinie? Na Spidermanie? Na Spidermanie? Jaki był teraz Spiderman? Dobra, nieważne, pewnie pomyliłem film, nieważne, nieważne. To Matrix teraz był, o. A Spiderman też chyba był, czy nie? Zgłupiałem ja, teraz. Nie wiem, ja w sumie powiem ci tak, że ja ogólnie nie lubię za bardzo tego uniwersum. A wy lubicie widzowie? A! Okej. Okej. Co się dzieje? Okej. Dobra, proszę. Jest! Pierwsza piątka. Jeszcze za pięć. Nie, pierwsza nie piątka. To, ale to było epickie, taki pojedynek no. Pajaców w powietrzu. No, to była pajacerka, to nagle jakimś cudem jeszcze weszło. To jest dobre, czekaj. Czemu kopnąłeś tam, gdzie nie ma tej dużej... Kurde, zbytowałeś mnie. Co? No, a nie, dobra, nieważne, pomyliłem się stronami. Myślałem, że kopnąłeś tam, gdzie nie ma małej, żebym ja bronił nie, coś. Nie, no, o, nie dam rady. Czekaj, bo tym się nie da skontrować szybko. Dobra, nie chyba, ma kontry. Chyba się nie zmieści do tej bramki, takie mam wrażenie. Okej. Okay. Dobra, wywaliłem się, okay. Aj, kurde. Jak tryhard. Jak to teraz wybić, to jest pytanie. Strasznie ciężka jest ta piłka, ta duża. Jak tam, drugi mecz myślisz, żeby zagrać Rambla czy Boomer Ball? Wiesz co, ja chyba jednak bym sobie właśnie Boomera zagrał, a Rambla to zostawimy no są na deser dla koneserów. Dla prawdziwych koneserów. Okej. Okay. Jakiś resetik? Zrobiony reset, ale nie da się tym ciekawa mapka. No, śmieszna jest. Fajna taka dla urozmaicenia. Generalnie jest dużo ciekawych mapek. I też generalnie już ogarnęliśmy, jak pobierać mapki nie tylko z warsztatu Steam, ale też od Lefamyra. Co? Ty tego nie kopnąłeś? Bo mnie to kopnąłeś, tak szczerze. No, nie. Te hitboxy mam wrażenie, że to trochę takie zbugowane. No, możliwe. No i dobra, to teraz meczek Boomerbola. Jeszcze tam kontynuując wątek, to już ogarniamy, jak pobierać też mapkę od Lefamyra. Więc... Nie wiem, ty chyba nie miałeś poradnika, jak grać na Epiku online. W sensie miałeś poradnik, jak grać mapki z warsztatu, ale tak po prostu dla siebie, nie? Znaczy to ogólnie jest mod do Backes moda, także na Epiku też da się grać w to. Ale w sensie, ty nie chodzi mi o to, czy już masz poradnik na kanale, jak grać mapki z tego. Jest, ale wycelowane. Nie no, zagadał. Zagadane profesjonalnie, bo chciałem tylko powiedzieć, czy ten, że się pewnie pojawi jakiś poradnik na jakimś z kanałów niedługo, jak grać online te wszystkie mapki warsztatowe, niezależne gdzie, też z Lefamyra. Ale chciałem mieć właśnie pewność, że tego już nie ma. Nie, jeszcze nie nagrałem, także możesz śmiało nagrywać. No, pewnie który z nas to nagra. To jest dosyć proste, także no. Myślę, że każdy może sobie... No wiesz, fajnie też. Jak to będzie można zobaczyć gdzieś. Dobra, już kończąc ten wątek. Dzięki za bramkę. Ja pierdzie. Dzięki za bramkę. No zagadał, znowu. Dobra, tą piłką już ciężko będzie strzelić samobuja. Nie, żebym cię tutaj prowokował. Okej. Okay. Ło, i zapomniałem w ogóle, że to jest boomer od tego wszystkiego. Okej. Okay. Teraz epicki snipe z dubstepa. Nie trafiłem tej piłki. Epicki fake. I samobój! Samobój, proszę wejść. Kurde. Nie ma szans. Ale ta piłka lata się, że jest taka ciężka z natury. Może? Nie da rady, nie ma szans. Czekaj, zrobię tak. Nie tak ten numer ze mną. Oj. Ale pytanie, czy ze mną? Okej. Okay. Boomer ball wszędzie jest fajny. Kurde, ja nie wiem, ja na każdym trybie, w sensie na każdej mapce sobie chętnie gram w Boomerballa. Kurde, ten mini celowniczek. Boomerball zawsze jest fajny, taki no. Sobie chillkowy do pogrania. Oła. O. Ale tą piłkę też masz takie wrażenie, że jesteś przekonany, że ją trafisz i nagle się okazuje, że przelatujesz obok? Przez to, jakie tutaj no są te zaokrąglenia? No mówię, że te hitboxy są trochę... To znaczy, to chyba nie jest kwestia hitboxów, tylko tego perspektywy, że tutaj łatwo się przejechać na przykład pod piłką przez to, że... O kurde. Uff. O nie. Dobra. Brawy stuknij. A i w ogóle chcę też powiedzieć, że dobijamy w lutym Pitagorasa. Pitagorasa dobijamy. Nie no, chodziło mi bardziej o 40 tysięcy subów, ale akurat Pitagoras wleciał. Chyba każdy lubi w Pitagorasa strzelonego pośladkiem, w sensie tylnym zderzakiem. Muszę się skupić, żeby coś strzelić, bo na razie to w dupsko dostaje dosyć mocno. Czekaj, to mała piłka jest trudna, ale poczekaj, pinch jakiś? Nie no, nie gadaj! Tak! Czy ty to zblokowałeś, czy ja to strzeliłem? Tak, zablokowałem to, odbiło się ode mnie. Nie wierzę. Zobacz na to. No nie wierzę, jak się to siadło.
Jakby to jeszcze do tej małej wpadło, to już był hit. Kurde, dobrze, że chociaż za jeden to było tylko. Ale co to było? Jaki blok kozacki? Dobra. Czekaj, bo samo, bo ja zaraz ładuję, tak się to skończy. Nie trafisz? Jest, dobra. Żartowałem. Wydaje mi się, że już trochę tej bardziej ogarniam z czasem. Ale dalej, trzy punkciki tylko. Ja w mam piątkę trafiłem, przypomnę. Co? Kurde, patrz, strasznie teraz, dużo dało. Teraz tutaj najmniej możesz nie. trzy dostać, także... Nie może, to wywaliłem! Dzięki tymi. Piękny sejwik. Fajny gol. No, bardzo fajny, muszę przyznać. No super, że zrobiłem mi sklikar. Czekaj. Okej. No nie, no wydaje się, kurde, przez to zaokrąglenie tej piłki. Jak kwadratem by się lepiej grało takim dużym. Nie no, nie chcę biegać kwadratem. Kłamałem przez chwilę. Okej. Dobra, jakiś rybajek? Trzeba się na tyle skupić, żeby w coś trafić, że nawet... No nie. Nie dam rady gadać. No, ciężkie. To jest... Okej. Wybitka? Nie najlepsza ze moich debil wybitek? Uff, dobrze, że ta bramka jest taka mała. No nie, sfejkowałem się. Ale chyba zdążę. Dobra, jest. Nie wierzę. Nie podoba mi się to? Dobra, bloknę jakoś. Jest. Chodź, nie! Że nic nie gadam, ale jestem... Serio, ja też się skupiam. ...żeby to zrobić. Okej. Kurde. Już myślałem. Też już myślałem, że pik będzie dużą piłką. Dobra, to jest ten moment, patrz na to. Ale powiedz, że tak na pierwszy rzut oka ta mapa wizualnie mi się nie podobała, ale tak z każdą chwilą się do niej przekonuję. Jeszcze ja mam włączony to taki efekt rozświetlenia, że to ładnie wygląda. Troszkę za ciemna jest moim zdaniem, jakby była... Właśnie jak masz to rozświetlenie, bo ty pewnie tego nie włączyłeś, na tym rozświetleniu jest bardzo fajna. Dobra. Za 5 albo nie? Dobra, keep it up, to jest pierwsza zasada. Zobaczę. Keep it up. Jeszcze jak bezczelnie w ziemię uderzyłeś to. Proszę ci, ja chyba nawet nie byłem blisko piłki, się okazało. No i dobra, ostatni mecz, tym razem gramy w Rumble. Tak zwane. Rumble to może być turbo niesprawiedliwe i fartowne z doświadczenia. No ale ta mapa, nikt nie mówi, że ta mapa jest sprawiedliwa. No ale nikt nie mówi, że ta mapa jest sprawiedliwa, tak. Ej, po prawdzie. Jest? Jakieś ustawienia są chyba inne, czy mi się wydaje, po tym boomerze. Nie, wydaje ci się, są zwykłe. Możesz mu to teraz sprawdzić zresztą. Jedynie z piłka mała, pamiętaj. Nie! No najgorzej. Jest, ale w jedynkę to jedynie. Nienawidzę tego przyspieszenia przeciwnika, to jest tak bardzo słabe. Chyba tylko Tornado bardziej lubię. Ale włączyłem sobie rzeczywiście to lepsze ustawienie, naprawdę fajnie to wygląda. No, dużo lepiej, tak jak było w rekomendowanych, tak Ziemek pisał, żeby właśnie to włączyć. Jest, wygląda dużo ciekawiej. Dobra, lecę z tym. Muszę lec. I co jest? Kopa ci dałem! A bo ty miałeś to coś? Jaki skam totalny. Miałem haka. Nie wierzę, że nie dość, że miał haka. I zobacz, bo ja ci tutaj buta sprzedałem i ci to nic nie dało, to nic nie zrobiło. Kurde, totalny skam. Tutaj to w ogóle przeciwnika nie widać za tej piłki. Okej. Nie. Tu jest bezpiecznie w miarę. Jak widzimy, nie zmieści się ta piłka. Okej. Dobra, to nie jest, nie wiem czy jest dobry power up. Poczekaj. O kurde. Nie gadaj. Jest. Poprzeczka. Proszę. Proszę. Weszło. No, jak idealnie. Tak, a teraz od poprzeczki prosto do brameczki. No to są te detale. Czy mi się wydaje, czy piłka jest bliżej ciebie? Wydaje ci się. Nie, no jest okej. Okay. Ta mapa jest taka gigantyczna. W sumie nawet nie wiem, czy jest większa od zwykłej. Po prostu takie wrażenie chyba sprawia. Zwłaszcza na tyle takiej małej piłki. Kolce. Nie. Jeszcze Freeza miałeś. Dobra, nie trafisz, nie masz szans najmniejszych. Chyba. O. Dobrze, że powiedziałeś chyba. Co tu się stało? Ej, ty to ja też zmraziłeś. Ja to przez przypadek w ogóle zmraziłem. Kurde, jak to było krzywo nieludzko. Jeszcze to bym strzelił z buja. Na Rumble sobie niechcący to wybrać jakiegoś tam power upa. W sensie to akurat mi chyba nawet pomogło. To znaczy pomogło, leciałem tak jakby nie było Freeza i prawie samobuja przez to władowałem, ale ty to potem sfrizowałeś. Bo myślałeś, że ja to wykuliruję. No w sensie i tak i tak. W sensie przez to, że sfrizowałem, to się nie spodziewałem i sobie prawie samobuja zładowałem. Goalkeeper. Dobra, poczekaj. Ale to jest wysoko. Nie spodziewałem się takiej wysokości, dobra. Ej, co jest? Co tam? W ogóle to mój power up, to takie... Nie wiem jak się nazywa.
ta przepłukiwaczka to jest chyba? Blanger? To w ogóle nie sięgało mi, no. No, dlatego leciałem wysoko, żebyś się mógł nic użyć. To jest strategia. Ale faktycznie. No, to jest wysoka ta mapa, wbrew pozorom. Dobra, bang. Ground pitch jakąś dużą piłką. I 8-8 nagle się zrobiło. Nie, no naprawdę. Ale hamidło. Jest! Wywalił się! No, wywalił się! Zablokowałem! Się. Zablokował się! Ej, w ogóle chyba mi 4 punkty dało, bo było 8-8, ale to tam. Już się przyzwyczajam do bycia skamowanym, ale idealny blok! Ale zablokowało, naprawdę, nie mogłem się nic ruszyć. Okej, okay, mam plan. A, se leć, se leć! A se lecę. Ale zostałem kraka głosu. Se leć, se leć! O! Co jest? Wejdzie? Jest! Niespodzianka, Tuli! Okej, okay, samo weszło, spoko. Okej, okay. To jest twoja brama jakby co? Podpowiem ci. Dzięki, mnie nie. Widziałem wcześniej, że nie zawsze jest to oczywiste. Czekaj, tu jest mała. Proszę? Zdążysz? A nie, leci przede wszystkim. O kurde! Dobrze, że ta piła jest tak ogromna. Jest? A to piłka jest taka ogromna, nie wierzę w to. Ale jechałeś takim jak dziecko z takim, jak taki jeż z takim potężnym jabłkiem nabitym. Jeż. No, jak taki jeż, to sobie zamiast jabłka nabił ananasa na górę. Jakie porównanie. No naprawdę, byś takim małym jeżem, co na przykład, nie no, balona to raczej byś nie nabił, byś przebił. No nie wiem, coś dużego. Nie, spajki tutaj chyba sensu nie mają przy tej dużej piłce. No, na dużej piłce... Ciekawe, czy dałoby się radę w powietrze polecieć z dużą piłką, czy za ciężka jest. Nie mów. Tuni! Okej. Okay. Witer! Co ja powiedziałem? Wiater. Witer! Wiater. Witer! Okej. Okay. Oła! Kurde, ale zahamowałem. Teraz pojedynek. Czekaj, jeszcze chyba nic potężnych nie masz. Potężnych rywali. Okej. Okay. O, dobra, co tam masz? Okej, okay, widzę. Niespodzianka. Aha! To nieźle. Doszła do ciebie niespodziankę, Tuli. O, czy on pikuje, proszę państwa? Czy nie, on pikuje? Mechaniczny. Czekaj, gdzie jest bramka jaka? Kurde, nigdy nie pamiętam, po której stronie muszę bronić. A ciężko się zerknąć. O kurde. O kurde. Tudi? No nie no, ta piłka jest tak ciężka. Jak to w sufitu się wraca? Nie chcę ją zabierać. O! Tak, wybroniłem to. No nie. Co tam masz? A, co jest? Teraz ja ci to oszukałem. Ty zielony miałeś. Tak. Ale się złożyło. O, o. Dobra, jest. No, dobra. Ej, śmieszna jest ta mapa, podobała mi się. No, zawsze się powtarzam, że trzeba częściej nagrywać mapki z warsztatu. Nie, ale mapki z warsztatu ogólnie są spoko. No, mapki z warsztatu ogólnie są kazackie. No i co, jeżeli chcecie więcej mapek z warsztatu, to dajcie znać i oczywiście możecie zostawić jakiegoś lajka. Oczywiście zapraszam też na kanał Tuniego, który jest w opisie. No, no i bez przedłużania, elo elo. Cześć.